Witajcie! Dzisiaj przygotowałam dla Was recenzję włoskiej marki, marki Cochinel. Mam dla Was torebkę Marvin. Jeżeli chcecie usłyszeć recenzję i to, co ja myślę na temat tej torebki, to zapraszam Was do przesłuchania i obejrzenia mojego filmu. Torebka Marvin występuje w kilku rozmiarach. Ja zdecydowałam się na rozmiar mały, jest to rozmiar właśnie small i powiem Wam, że idealna jest to wielkość dla mnie. Bardzo mi się podoba w tej torebce to, że posiada rączkę od góry, która jest wystarczająco duża, żeby móc przełożyć przez nią rękę, nawet jeśli macie jakąś kurtkę czy płaszcz. I dodatkowo ona ma jeszcze taki szerszy pasek, zaraz Wam go pokażę. Pasek dopinany jest szerokości 3 cm i jest regulowany na knopiki. Regulacja jest całkiem szeroka. Ja oczywiście mam ją prawie na najmniejszym, na najkrótszym ustawieniu i ona wtedy sięga tutaj właśnie do pasa u mnie. Jeszcze się troszeczkę cofnę, to może będzie lepiej widać. O, w ten sposób. Sama torebka jest wielkości 21 cm na 17 na 11 w tej najszerszej części. I powiem Wam, że mimo że wydaje się małą torebką, to jest naprawdę pojemna. Także bardzo się cieszę, że zdecydowałam się na zakup tego modelu. Mało tego, ona troszeczkę przypomina mi ten klasyczny model, tak wielkościowo i też tak kształtem ogólnie, torebki marki Polen, która została później wypuszczona przez markę Polen, dlatego że ta torebka jest ze mną już chyba 2 lata i myślałam nawet o zakupieniu tego modelu 9 w Polen w kolorze koniakowym i przypomniałam sobie, że nie ma to sensu, dlatego że ta torebka w zasadzie ma taką samą wielkość, więc nie mam już potrzeby zakupu tamtej torebki, przynajmniej w tym kolorze. I przypomniałam sobie, że naprawdę ta torebka jest piękna. Słuchajcie, skóra. Oczywiście, ja tę torebkę mam już chyba ze 2 lata, naprawdę. Tak 2 lata chyba jej używam. I powiem Wam, że ona nadal pięknie pachnie skórą. Niesamowicie. Użytkowałam ją, powiedziałabym tak, nie wiem jak to powiedzieć, bo wiecie, ja mam bardzo dużo torebek, więc ja też nie użytkuję tych torebek tak bardzo intensywnie. Natomiast no, miałam ją kilkanaście razy ubraną i powiem Wam, że jest w stanie absolutnie idealnym. Nic się nie przetarło, żadne napisy Cochinel, ona ma tak właśnie, jest bardzo fajna, bo jest bardzo minimalistyczna. I nie ma loga na samym przodzie. A mimo tego, że właśnie jest taka bez napisów, bez żadnych dodatków, to te złote elementy, które występują w tej torebce, dodają jej takiego smaku. I ona tak bardzo ładnie, elegancko wygląda. Właśnie tylko ten napis jest z tyłu oraz na elementach metalowych. Są tutaj napisy, nie wiem czy będziecie widzieć, ale są właśnie na tych elementach metalowych. Też po tylu latach ta torebka, słuchajcie, nie przetarła się jakoś specjalnie. Te przetarcia na tych elementach moim zdaniem są takie normalne. Więc tak jak się użytkuje torebkę, ja też nie wymagam od tego, żeby torebka miała idealne okucia, bez żadnego znaku, no bo jednak, no umówmy się, to jest metal, który jest pozłacany, w związku z czym no, to na pewno się w jakimś stopniu będzie ścierać. Natomiast ściera się to w taki ładny sposób. Tutaj właśnie z przodu mam nadzieję, że będziecie widzieć, lekko przetarte w tym miejscu. Troszeczkę może na tym elemencie z przodu, ale tego absolutnie nie widać. Także wydaje mi się, że ta torebka się w całkiem ładny sposób starzeje. Jeżeli chodzi o dostępność tej torebki, no to powiem Wam, że Marvin jest już bardzo trudny do znalezienia w sieci. Generalnie ta torebka jest wyprzedana. Marka raczej nie wznowiła w ostatnim czasie tego modelu. Nie wiem, może jeszcze kiedyś do nas powróci, bo jest naprawdę moim zdaniem pięknym modelem. Natomiast dlaczego zdecydowałam się nagrać na jej temat film? Dlatego, że wiem, że teraz istnieje dużo miejsc, w których możecie, wiele miejsc, w których możecie kupić torebki z drugiej ręki. Na przykład na Vinted.
albo na OLX-ie, albo na eBayu i tak dalej. I jeżeli znacie model, znacie wielkość torebki, widzicie jak ona na przykład przy mnie wygląda i podoba Wam się ten model, to ja bym poszukała go z drugiej ręki, bo może akurat traficie na bardzo ładny, w dobrym stanie i będziecie się cieszyć tą piękną torebką. Więc teraz przejdźmy do tego, jak ona wygląda w środku. Marvin w rozmiarze małym to jest taki malutki kuferek, który naprawdę jest niepozorny, ale proszę, jak otwieramy klapę, to pod tą klapą mieści się całkiem spora komora, która jak widzicie, przez to, że ona jest tak zbudowana, tak skonstruowana, że tutaj się składa, jest całkiem wygodna w użytkowaniu. W środku mamy jedną komorę, z przodu mamy jedną taką kieszeń otwartą, która jest w bardzo ładny sposób wykończona. Zobaczcie, ma tutaj lamówkę. Wydaje mi się, że ta podszewka, która jest tutaj zastosowana, jest to podszewka bawełniana, tak mi się wydaje, o takim pięknym, burgundowym, lekko brązowym odcieniu. Na tylnej ścianie znajduje się kieszeń na zamek. I tutaj również mamy napisane, że Cochinelle Authentic Italian Leather. Myślę, że takim fajnym wyznacznikiem będzie właśnie mój telefon. Ja mam iPhone'a w tym mniejszym rozmiarze, więc jak przyłożę do torebki, to możecie zobaczyć, jakiej mniej więcej wielkości jest ta torebka. Więc tutaj spokojnie, widzicie, możecie go włożyć luzem do środka. Natomiast, jeżeli chodzi o te kieszonki, no to niestety, ale nie da rady włożyć telefonu. Czyli tak, nie włożycie go tak, bo będzie wystawał. Nie włożycie go też w ten sposób, ponieważ tutaj po prostu nie wejdzie. I tak samo jest z tą kieszonką wewnętrzną na zamek. Tak więc te kieszonki to raczej do wykorzystania na jakieś portfele, takie przedmioty, które są po prostu mniejsze gabarytowo. Natomiast no bez problemu w torebce mieści się telefon włożony luzem do środka. Nie ma ta torebka żadnej kieszeni zewnętrznej, co może być plusem, ale również minusem. Jeżeli lubicie faktycznie taki szybki dostęp do takiej podręcznej kieszonki, no to ta torebka tej kieszeni nie posiada. Moim zdaniem jest prosta w formie, przez to, że właśnie ona tak się tutaj składa, więc jest całkiem pojemna. Tutaj też można to jeszcze tak w miarę wypchać. Także torebka moim zdaniem, mimo swoich małych wymiarów, jest bardzo pojemna. Jest taka wygodna w noszeniu. Łatwo się z niej wyciąga rzeczy, wkłada rzeczy, bo ta klapka tutaj i to rozszerzenie harmonijkowe sprawia, że po prostu mamy duże, duże pole do właśnie otwarcia, wyjęcia czegokolwiek ze środka. A mimo tego właśnie klapka powoduje, że mamy zabezpieczenie, też to zamknięcie jest tak fajnie zamykane, bo wsuwamy tutaj po prostu ten element i zapinamy i nie ma możliwości, żeby ktoś włożył rękę, cokolwiek nam z tej torebki wyjął. Więc moim zdaniem całkiem dobrze zabezpieczona, dobra torebka na wyjazdy, na przykład też do samolotu, bo to jest malutka torebka, więc możecie sobie spokojnie schować tam dokumenty, portfel, telefon, wszystkie takie rzeczy, które są naprawdę niezbędne, żeby po prostu mieć przy sobie, a nie jest gabarytowo duża, więc wiadomo, przejdzie przez kontrolę, powinno być wszystko w porządku, też nie jest na tyle wielka, że nie dacie rady jej na przykład spakować do dodatkowego bagażu większego, który będziecie mieć ze sobą. Pasek jest bardzo wygodny, mięciutki, ta skóra, słuchajcie, ten pasek jest też taki grubszy troszkę, on nie jest taki wiotki, on tutaj czuć jakość tej skóry, czuć, że ta skóra jest elastyczna, że nic się z nią nie dzieje, jest to taka skóra, słuchajcie, groszkowa, nie wiem, czy tu będziecie widzieć tą fakturę, widać. Jest po prostu przepiękna. Kolor, na który ja się zdecydowałam, nie powiem Wam dokładnie, jaki to jest odcień, bo ja tę torebkę chyba kupiłam stacjonarnie, o ile dobrze pamiętam. I nie mogłam znaleźć informacji o kolorze. Natomiast jest to taki kolor koniakowy, ale ten koniak tak jakby wpada w lekki pomarańcz. No przepiękny jest.
skóra jest mięciutka, poddaje się, elastyczna. Naprawdę dawno nie widziałam tak dobrej gatunkowo skóry, jeżeli chodzi o torebki. Ona jest naprawdę taka grubsza, czuć po prostu tutaj jakość naprawdę w tej skórze. Mało tego, ważnym dla mnie elementem też, jeżeli posiadam torebki właśnie z rączkami, jest to, żeby ta rączka sama w sobie trzymała formę. I zobaczcie, jak ta pięknie trzyma formę, jak ona jest pięknie tutaj zamontowana. Każdy element jest naprawdę ładnie dopracowany. Każdy szew. Tak samo tutaj, jak zerkniecie, o, zobaczcie. Ta rączka jest tak pięknie wykonana. Naprawdę, ja bardzo lubię markę Cochinelle. To nie jest jedyna torebka z tej marki, którą ja posiadam. I powiem Wam, że z każdej jestem zadowolona. Mam też taką torebkę, którą zabieram ze sobą na wyjazdy, którą zawijam dosłownie do torby. I to jest taka większa szoperka z miękkiej, super miękkiej skóry i nic się z tą skórą nie dzieje. Tak samo po tylu latach użytkowania, słuchajcie, nie ma żadnego pęknięcia na wykończeniu skóry. Nie wiem, czy będziecie widzieć. Ta skóra jest, te wykończenia, te brzegi są nadal idealne. Nie ma żadnych spękań. Nie ma żadnych uszkodzeń. Po prostu no, skóra jest w stanie idealnym. Paski są w stanie idealnym. Naprawdę mogę Wam polecić tę torebkę, tę markę. Zdecydowanie to jest coś pięknego. Myślę, że teraz spakuję tę torebkę w rzeczy, które zazwyczaj ze sobą zabieram i pokażę Wam, jak to wszystko się w środku mieści. Tak wygląda zapakowana torebka. Mimo tego, że tutaj jest całkowicie wypchana, to widać, że ta skóra jest na tyle sztywna i elastyczna, że nie wypycha się w żadnym miejscu. Tutaj troszeczkę odrobinę z tyłu, ale ogólnie od frontu wygląda cały czas bardzo ładnie i elegancko. I można ją spokojnie wziąć za rączkę. No teraz tam jest sporo w środku, więc troszeczkę waży, ale nadal jest to torebka, która nie jest bardzo ciężka. Teraz Wam pokażę, co wpakowałam do środka. Na samej górze jest mój telefon. On był tak włożony, słuchajcie, luzem, no bo niestety nie ma takiej osobnej kieszonki, w której mogłabym go przechowywać. Ale mimo wszystko, że jest włożony luzem, jakoś to nie przeszkadza, żeby był bezpiecznie przechowywany w torebce. Także nic się z nim nie dzieje. Wyciągam telefon. No i już tutaj dalej mamy etui z okularami. Zmieściło się nawet etui, więc moim zdaniem całkiem super. Wyciągam moją kosmetyczkę, mini kosmetyczkę, bo to nie jest duża kosmetyczka, to jest mini kosmetyczka z kosmetykami podręcznymi, pomadkami i lekami. Zazwyczaj jest pakowana do większości moich torebek, także nawet małe torebki jednak mieszczą tę kosmetyczkę. Oczywiście chusteczki, klucze, które były luzem, ale na dnie torebki, także też w żaden sposób nie zagrażały telefonowi. I w tej przedniej kieszonce umieściłam mój portfel z dokumentami, a w tylnej kieszeni na zamek umieściłam portfel z kartami. No właśnie, powiem Wam szczerze, że ta mała kieszonka z tyłu jest naprawdę malutka, więc niewiele rzeczy Wam się tam zmieści. Nie byłam w stanie zmieścić i portfela z dokumentami, i portfela z kartami. Ale moim zdaniem jest wystarczająco pojemna na jedną z tych rzeczy. No ja się zdecydowałam tutaj włożyć karty, więc tak, w tej kieszeni tutaj były karty i torebka jest pusta. Tak jak już wcześniej mówiłam, torebka nie jest jakoś specjalnie ciężka, natomiast nie jest też taką, wiecie, super lekką torebką, dlatego że tutaj jednak tą skórę i tą jakość tej torebki czuć lekko właśnie w ręce. Ale mimo wszystko nadal ta torebka jest bardzo wygodna i nie jest za ciężka. Także tylko zwróciłam Wam na to uwagę, że to nie jest super ultra lekka torebka, bo uważam, że właśnie ta gramatura i jakość tej skóry
jednak jest troszeczkę wyczuwalna w niej. Ale naprawdę, no przepiękna jest. Powiem Wam szczerze, że chyba ją zaraz spakuję z powrotem i powędruje dzisiaj ze mną i wyjdziemy na spacer. Także torebka tak wygląda. I powiem Wam, że naprawdę jest to bardzo fajny model. Bardzo żałuję, że Cochineal wycofało go w tym momencie. Mam nadzieję, że jeszcze wróci w przyszłości. Ona była dostępna naprawdę w wielu, wielu kolorach. Ja ją kupiłam chyba stacjonarnie gdzieś. Nie wiem, czy nie w outlecie. Spróbujcie poszukać jej jeszcze w outletach we Włoszech. Jeżeli będziecie jechać do Włoch, to we Włoszech w outletach bardzo często jest właśnie marka Cochineal. I być może jeszcze te modele będą tam dostępne i mogą być dostępne w wielu kolorach. Ja pamiętam, że był taki piękny różowy odcień. Była dostępna chyba w żółtym, w zielonym, w takim kolorze taupe, no właśnie w tym moim koniaku. W czerni oczywiście była dostępna. Naprawdę Cochineal to w ogóle jest taka marka, z uwagi na to, że jest to włoska marka, która stawia na kolory. Jeżeli szukacie ładnych torebek, na przykład na okres letni, wiosenny, to zdecydowanie Wam polecam markę Cochineal, dlatego że tam na pewno znajdziecie któryś z kolorów, który Wam się będzie podobał. Oni co roku wypuszczają różne linie kolorów, różne odcienie, różne barwy, różne po prostu w różnych modelach i te modele najczęściej mają po prostu konkretny model i on występuje w 5, 6, nawet czasem większej ilości, te takie kultowe modele występują w większej ilości kolorów. Więc naprawdę, jeżeli szukacie kolorowych torebek, lubicie kolorowe torebki, to zainteresujcie się tą marką. Skóra, moim zdaniem, nie do pobicia, to jest naprawdę jakość niesamowita. Zapach nadal się utrzymuje mimo kilku lat użytkowania. A teraz zapraszam Was do stylizacji z użyciem tej pięknej torebki. Dziękuję Wam za uwagę i poświęcony czas. Jeżeli podobała Wam się recenzja tej pięknej torebki, to zachęcam do tego, żebyście zostawili mi kciuka do góry. Na pewno sprawi to, że będę czuła, że podobają Wam się moje filmy. Oczywiście, jeżeli mnie jeszcze nie subskrybujecie, zachęcam Was do tego, żebyście to zrobili, dlatego że mam jeszcze mało subskrypcji, a widzę, że bardzo dużo osób do mnie tutaj wraca i chętnie ogląda moje filmy. Te subskrypcje sprawiają, że docieram do większego grona ludzi, dlatego bardzo Was do tego zachęcam. Zachęcam Was do pisania komentarzy, zachęcam Was do zostawiania kciuków. Zostańcie ze mną i zapraszam Was do kolejnych filmów. Cześć, pa!